Jesteśmy w miejscu symbolicznym koło Soboru Świętego Michała Archanioła w Złotych Kopułach, który służył w 2013 roku za schronienie dla pobitych demonstrantów na pobliskim Majdanie. I kilka tygodni później, kiedy się rozpoczęła de facto wojna rosyjsko-ukraińska po zajęciu Krymu, tak, po zajęciu Donbasu, Ukraińcy zaczęli zamieszczać na murach tego odbudowanego soboru, odbudowanego, bo był zniszczony w latach 30. Zaczęli umieszczać zdjęcia poległych obrońców Ukrainy. Tutaj widzimy, jak wiele osób zginęło.